Cześć, witajcie, z tej strony Gzikson, a to jest kolejny odcinek serii Shakes and Fidget na Androidzie. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem na tym nagraniu, na którym grałem na W14, będziemy przebierać się, kupować itemki w gabinecie magii, w zbrojowni. No i tak też zrobimy. Najpierw sobie zrobię troszeczkę miejsca. Rzucimy sobie coś do toalety. Nie wiem, pas, rękę. A w sumie to. Tutaj pasek wyskoczył. 252. A to zaraz idzie do wyrzucenia. Tutaj, jak widzicie, dwa epiki już są. Nie mogłem się powstrzymać. I je po prostu sobie znalazłem. Zaraz sobie pominiemy jedną awkę, żeby zdobyć level. No tutaj jak widzicie, jakiś itemek zwykły, słaby, więc. Ale mamy chociaż jedną aurę, także jest ok. Tutaj co mamy ciekawego, to sobie pominiemy. Nie robiłem awki, bo. Ja po prostu nie miałem miejsca w ekwipunku, a tu na przykład jakieś jedzonko by mi wyskoczyło, jakieś coś. I wiadomo, to już jest jakiś progres, nie? Można nakarmić sobie pupile. No i do nich przejdziemy w sumie. Także, no jakoś tutaj daliśmy radę, chociaż przeciwnik zapowiadał się na silniejszego niż jest. Bo tutaj widzicie, zmarnowałem dwa jedzonka. Ale jednak, o, wspólnie łazem. 8-4 tu dam radę. No, dziwne, dziwne. Sobie zobaczymy to z chęcią. No tutaj, wojownik na wojownika, tylko że ten był sporo lepszy, ale no niestety zginął. Znaczy, no, moje szczęście oczywiście. O, 150 czci, akurat spoko. Tutaj w wodzie już odblokowałem Koniksa i jego będę rozwijał, ponieważ tutaj ani 12 peta, ani 13 peta nie będę mógł rozwijać, bo jeden jest możliwy do zdobycia na jesień, drugi w lato, także. Nie da się zdobyć ich obecnie. Tutaj ogień 7. Tutaj wiosenna, jesienna. Czyli jest taki mniej więcej rozwinięty jak ja. Powiedzmy, żeby nie zmarnował ani jednego jedzonka, czyli 6 jedzon 6 odejmiemy, bo każdy pupil ma pierwszy level. Także wychodzi 74. Tak, 74 level. Tutaj zobaczymy sobie. No, rok jest tu 74. Można spróbować, może. No, jak widzicie, jak tutaj, jak na przykład wiecie, można już od razu wywnioskować, że walka jest wygrana bądź przegrana. Ponieważ jak po naszej stronie pupil, który jest ostatni w walce, ten, który wygrywają. I właśnie przez to można wywnioskować, że wygraliśmy. No jak widzieliście, tutaj nie było żadnych problemów. Mamy kolejne jedzonko. Cząb jest nakarmiony na maksa, więc nie nakarmię go bardziej. No i co, ciśniemy dalej. Nie wiem, jak wam wytłumaczyć sprawę lochów, ponieważ pokonałem dwa Esteros i sześć lochów w piekle poza odcinkiem. Na szczęście zostawiłem wam jedną perełeczkę w postaci Belzebosa. Nie będziemy próbować go pokonać, ale to chyba będzie na kolejnym odcinku, ponieważ na tym będziemy się tylko przybierać.
tutaj założę sobie te dwa itemki. No i są w miarę dobre statystyki, tutaj troszeczkę zręczności wpadło i spróbujemy tego Belzebosa pokonać. Za pierwszym, no i pięknie. Tutaj odblokowany jest kolejny loch. Jest w nim licho piekielne i licho piekielne jest wojownikiem, także to jest możliwe do pokonania. Ale nie będę aż tak bardzo go klikał. No Belzebos za pierwszym padł, no trudno. Ale to licho piekielne to jest do zrobienia, ponieważ tutaj widzieliście, nie było wiele, nie zostało zbyt wiele. No i jak mówiłem, tutaj jest broń dla zwiadowcy. Plus 13. Tutaj trochę zręczności tracę, a nie, rozrzut jest słaby, dobra. Zobaczymy. Tu mamy maga pewnie. No, wróżek Henry jest magiem. No i widzicie jak to wygląda. No nie ma to sensu walczyć z nim, jak na razie. Chociaż, tak do połowy. No nie ma sensu. Także co, no dwa lożki pokonane, 221 level jest. Mówiłem, że nie będę pokonywał lochów, znaczy no nie do końca, ponieważ trochę najlepiej pokonać przed przebieraniem się, żeby nie wyszło tak, że zrobimy masę lochów po przebraniu się, bijemy sporo leveli i te epiki stają się za słabe, tak? Także lepiej troszeczkę pokonać. O, widzicie, no to jest do zrobienia. Tu kolejny przeciwnik. No jak widzicie, porobiłem go. Także jest ok. Tutaj sobie te itemki przeniesiemy. Ja wiem, czy będę dużo zbierał itemków. Czy mało. No zobaczymy. Jeśli chodzi mi o epiki, nie? No tutaj ten przeciwnik też chyba będzie robiony. O, naczyjnik 212 do wszystkich cech. Jak to wygląda? No 24 to nie. Tutaj w lochach zobaczymy, co tutaj jest. Nie tu. Ja chciałem lochy w znaczeniu wieża. I naszyjnik wojownikowi można będzie założyć. Tutaj 371. Tu wszystkie cechy 205. A tu 212. Dobra. Będę się starał też poprzebiegać troszeczkę swoich pachołków. Jakkolwiek to znaczy, nie znaczy tylko brzmi. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy ile w ogóle wydam grzybów na to. Od tego trzeba zacząć, ale jeszcze się zobaczy. Tutaj sobie zbiorę doświadczenie. Jak widzicie trochę surowców mam. Jeszcze mi został okrągły dzień do końca ulepszenia twierdzy. No ale tutaj jeszcze spróbujemy coś zrobić, zdziałać. Może damy radę. No tutaj coś słabiutko. Oj, pięknie. Dlaczego zrzut słaby, no... No ogólnie ta broń jest słaba.
Dobra, ciśniemy dalej. Tutaj mamy piekielną bestię. A to jest wojownik, także. A tutaj wiele nie brakuje do końca. Może inaczej zrobimy, bo jak widzicie tutaj pokonywanie loków troszeczkę mi zajmuje czasu. I pokonamy ilość lochów, no tak żeby po prostu już stawiali nam większy opór. I przebierzemy wszystkie postacie, czyli ja przebiorę siebie i swoich pomocników w gabinecie magii. A zbrojownię sobie zostawimy po prostu na kolejny odcinek, który też nagram dzisiaj oczywiście. Żeby to długie akurat takie nie wychodziło, to mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie całkiem fajne. No tutaj trochę zostaje mu, no nie wiem czy damy radę go przeklikać. Fajnie by było, kurczę. O, i super. 258 dla maga. Dobra, trudno. Troszeczkę gemów zmarnuję, ale... Przecież jeszcze będzie, będą kolejne dni, będzie jutro dzień, pojutrze dzień i tak dalej. I będzie można też pozbierać sobie te gemy dla pomocników. Więc tutaj mamy szczura ściekowego. Tutaj czapka dla maga. Tutaj by stracił za dużo inteligencji, także to się w ogóle nie opłaca. No, czapka całkiem fajna. No. Jakbym miał gem, to bym ją nawet założył Magusiowi. Ale teraz walczymy z nietoperzem pylistym i mamy buty dla wojownika. No i tutaj one są o wiele lepsze i mają miejsce na klejnot, więc tutaj taki słabiutki wrzucimy. I nasz wojownik jest o wiele lepszy dzięki temu. Co dalej? Dalej będziemy walczyć z okrutną tarantulą. Nie wiem czy daje, chociaż no 1 800 000 to jest chyba jeszcze do zrobienia. To jest chyba podobna sytuacja jak z bossem z poprzednich lochów. No, tutaj fajna różka, tylko ona jest bez miejsca na klejnot. Dokładnie. No, a chociaż 730. O! To powinno być lepsze. 619. No ba! No ba! Że jest lepsze. No i kurczę, teraz Maguś. Wiesz, że nie. Ale tutaj można zrobić coś. Tutaj tego wojownika powinniśmy pokonać. No pewnie, tutaj mob ciecia. Zobaczymy sobie umaga, czy... chociaż... On jest tutaj na... Ten jest na 300, ty? A ten jest... na 5. Ale jest...
większy zasięg. Nie, zasięg może nie, ale rozrzut, no znaczy średnie, tak? Kurczę, co ja mówię? Kurczę, jąkam się jak nie wiem, jakbym nie wiem co robił. Ajajaj. No dobra, ten jest lepszy, bo statystyki się podnoszą i to sporo. No i co, ciśniemy dalej. Może tutaj pierwszy wydrań padnie. No fajnie by było, no. Miałem się przebrać na tym odcinku. Ale nie wiem, co z tego wyjdzie, ponieważ zachciało mi się walczyć. O kurde, 1 400 000. To jest ewidentnie do zrobienia. Tylko kurczę, musisz czwana się wykazać troszeczkę lepiej. Maguś, Szwana, Barbar, no wykażcie się trochę, bo ja wszystkiego za was nie zrobię. No, no kurczę, no. Taki drań będzie nam zagradzał drogę do kolejnego przeciwnika, no co wy. Weźcie się w garść. No i pięknie, pięknie. Mi się takie walki bardzo podobają akurat. No i co, tutaj już chyba nie damy rady dalej. No tak słabo trochę. Sprawdzimy tutaj, czy klucz nie wyleci. O, jak widzicie, opłacało się wydać parę grzybów, bo mamy tutaj kolejny lot. No jak widzicie, tutaj nie wiem czy ruszymy coś. Tu jest zwiadowca i on bardzo Barbara blokuje. A raczej uniki sadzi. Tutaj ile zrobiłem. Kurde, łudziłem się, ale niewiele brakuje. Niewiele brakuje, więc... To jest wykonalne. I damy radę, no. Kurde. My nie, ale jak? My nie damy rady. No co wy. A tu pyk, szwana by skończyła. Tak jest też możliwe. Szwana czasami jak się rozbryka, to nie wiadomo co robić. Naprawdę. No nie, chyba ten przeciwnik akurat nie jest do wzięcia na tym odcinku. A może na kolejnym? No już tu mamy jeden loch. Może rzeczywiście poza odcinkiem nie będę już robił lochów. To jest słabe. I... Teraz zrobimy tylko lochy, a na kolejnym odcinku zrobimy tylko przebieranie. I to nie jest zły pomysł. To jest nawet bardzo dobry pomysł. No, hello! Tutaj już 222 level wbity. Tutaj do gabinetu magii przejdziemy. Do wiedźmy. I ona potrzebuje pasy. No kurczę, no trzymałem specjalnie dla ciebie pasy, naprawdę. Chociaż przed chwilą bym go chciał sprzedać, no ale okej. Dobra. Śniemy dalej, bo tutaj w tornadzie sporo będzie. Pasów na przykład 7 krasnali, to kurczę, już 6 potrafi rozwalić. Nie, 7 też padł także. Nie ma stresu. I pyk. Pyk. No i to jest kurczę, to jest fajne.
No tutaj szczur ściekowy, a wiele mi nie zrobił szkód. No ale tutaj chyba miejsce w plecaku, pewnie, że tak. Pasków nie ma żadnych. Jeszcze chwilka i będzie pokonany kolejny przeciwnik, oczywiście. Już widzicie, golda mamy sporo na epicki weekend, więc źle nie będzie. Będzie ciekawie nawet. No tutaj walczymy z magiem, także jego też się da pokonać, oczywiście. No i tu ciśniemy powoli, no jak nie, jak tak, no kurde. Trzeba cisnąć. O, tutaj złośliwa smagula tutaj chciała coś zrobić, ale jej nie wyszło, no. Wiecie jak to jest, no. Tutaj smoki. No, na razie mi się fajnie walczy, dopóki nie walczę z takim przeciwnikiem i muszę go przeklikać na dwa grzyby, a nie na jednego. No już się robi troszeczkę trudniej. Terror z czeluści będzie pokonany, bo to jest mag i dlatego stawia opór. Tutaj z tym przeciwnikiem nie będzie aż tak trudno, czyżby? Dobra. Ej! 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 Azmo! No nie żryj mnie, Azmo, no! No co za... Co... Ej! Bo się zdenerwuję zaraz na ciebie. Zobaczę, Givera może mi pomoże. Lepsza. No, tak... 2 na 10. A jako żrącego Azmo pokonam na 5 grzybów, to będzie ta broń lepsza. Ja go nie... ta broń jest jednak lepsza. Widzicie? 3 paski i wiedźma. Już jest 10 baniek. Niedługo będzie odcinek z W10. Nie są one zbyt często. Bardzo rzadko nagrywam. A jeżeli jest jakaś poważna okazja, to wtedy nagrywam. A właśnie takowa okazja jest. I to nie są walentynki o kolejny pupil. Ale zobaczycie na odcinku z W10. On nie będzie dzisiaj. Jutro... Nie jestem w stanie się określić, ale na dniach. Będzie na dniach. No i tutaj jeszcze ciśniemy. Jeszcze dajemy radę. Liczy krupa. Liczy krupy. Liczy krupson. No licz szybciej! No... Ja wiem, że jesteś magiem z bronią dla zwiadowcy. No i właśnie, i o to chodziło od samego początku. Także trochę tornad leci. Znaczy, euforia często bardzo leci u mnie na odcinkach, zauważyłem. No ale trudno tam, kurczę. No bo to jest trochę taka euforia, jak się walczy z... wojownikiem, który został pokonany. No odcinku. Tutaj mamy mieliśmy maga. No i kolejny przeciwnik.
jest magiem. Nie chce odpuścić. Nie chce odpuścić skurczybyk, no. Nie chce odpuścić. No ale nie, nie, pokonam go. Nie, ja się nie zatrzymam. Ja cisnę dalej. No tutaj widzicie tam parę HP w tą czy w tą, no. No ja bym chciał w drugą. O, właśnie coś takiego chciałem. No i mam. Miejsca w plecaku nie mamy. I nie mamy żadnych. Słuchajcie, tutaj jest broń, ale słaba. Słaba także. Także co, ciśniemy dalej tornado. Jeszcze nam wieża została, tak? Wieża też nam została. I ją będziemy robić. No i tutaj mamy 3 razy 3 życzenia. Szybko się skończyło. Także. No mamy kolejnego przeciwnika. Także. No tutaj zwiadowca jakiś. No, coś czuję, że go pokonam. Da się. Dam radę. Ale uda mi się, no. No ale... No, uda się, no. Kurde. Ej. Ej, ej. Oj, pięknie, pięknie. Teraz braciszek tak padnie. To jest mag, ale padnie. Ale padnie. No, niewiele brakuje. Ziomek, nie żartuj sobie ze mnie, okej? Okay? Ciebie muszę pokonać. Jesteś ostatnią osobą, którą muszę pokonać. W tym tornadzie. No nie, no bez jaj, no. No kurde. Ziomek. Ja wiem, że jesteś magiem, no ale bez przesady. No nie wydurniaj się, dobra? No, ej. No. No braciszku, no. No i pięknie, pięknie. Pokonaliśmy 150 poziomów tornada, także w mojej gildii wiedzą, że pokonałem taką ilość tornad. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wy też. I tutaj mamy o wiele lepszą broń niż ta, która jest obecnie. I ją założymy. Ale od tej ona nie jest lepsza. Chociaż? Znaczy zręczności nie ma tyle. Nie, nie, nie będziemy eksperymentować. Trudno. Albo bym zrobił coś takiego. To jest kurczę marnowanie gemów, ja wiem. Ale tego będzie dobra. Na ten łuk mogę szczwanej dać. Tylko nie tu, nie tu, nie, nie. Dobra. Zaczynam się gubić powoli w tej grze. Ale została nam tylko jedna rzecz do zrobienia na tym odcinku. Czyli wieża. O, widzicie? O wiele lepszy łuczek. O wiele lepszy. Także wiem, czemu szczwana tak słabo sobie radziła momentami. Ale źle nie było. Tutaj mamy pasek fajny. I zostawimy go właśnie u tej pani. Ciśniemy wieżę. I będzie koniec odcinka.
Mam nadzieję, że nie jesteście tym zawiedzeni. Nie czujecie niedosytu. Chociaż nie wiem, czy... O, tutaj udało się. Dla wojownika. Paseczek. Ale słaby mam pancerz. Także nie. No i widzicie. Tu jest lepiej, ale nie mam gemu. A, widzicie? Dobry pretekst, nie jest zły, żeby nie zmarnować itemku czy gema. No i tutaj pierścień. 275 na siłę. No nie, tutaj trzeba wymienić. Tu mamy kolejny pas. Poczekamy troszeczkę, tutaj pokonamy, bo widzę, że tutaj wszystko na raz idzie. Także te parę itemków nas nie zbawi. O! Pierwszy przeciwnik, który postawił jakikolwiek opór. Ciekawe. No i tu damy radę. Kapciuszki są? Są. No. Już nie jest tak łatwo. Już nie jest tak różowo. Ale jeszcze różka dla maga. Daliśmy radę. Jak te itemki w ogóle wyglądają? No tak, 2 na 10. Tutaj wszystko na inteligencję, a nie mam gemu. Pas. Pas jest... Dobra, ten pas można założyć. A to można... A, nie, 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 to on idzie do wiedźmy. No i co, no, ciśniemy dalej. Kolejny temer, ale tego to nawet nie muszę patrzeć, żeby wiedzieć, że nie chcę go w ogóle. Bo to jest itemek na szczęście. Ja takich nie lubię. Tu mamy hełm. Dla maga, także mnie nie interesuje. Jeżeli coś, to można dla wojownika coś wziąć. Tutaj majtki na szczęście, nie dziękuję. No tutaj pierwszy przeciwnik stawia opór, ale nie długo. Już złota się zbiera w skarbcu, a grzybów ubywa w zastraszająco szybkim tempie. Chociaż aż tak dużo na taki progres nie poszło. Takie jest moje zdanie. Bo spory progres. Nie powiem, że nie. Tutaj wyprawa gildii. Olbrzymi smog. No zobaczycie tutaj. Dixon to pewnie słabo walczył. Pancerny smok ognisty był naszym przeciwnikiem głównym. No i go pokonaliśmy. Tą oczywiście wyprawę będziecie mogli za jakiś czas zobaczyć na moim kanale. Oczywiście zapraszam, żebyście obejrzeli.
ten odcinek zostawili łapkę w górę i w ogóle. Dobra, to mamy zrobione. Już odcinek miał być z przebierania, a tutaj jest przedłużony i to jeszcze z lochów. Kurczę, no trudno się powstrzymać przed... widzicie, przed takimi lochami na przykład. Jeszcze tutaj w wieży coś zrobimy. Może. I będzie koniec odcinka po prostu. Dobra, robimy tu 3 próby. 1. Dobra, od teraz 3. 1. Dwa. O kurde, tu chyba nic nie strzeliłem. I tu 3. No dobrze, no to w takiej sytuacji ja was zapraszam do zostawiania łapki w górę, subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco, stuknijcie w magiczny dzwonek. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!